Czy wierzysz w cuda? Czy uważasz, że możliwe są takie zjawiska jak lewitacja, uzdrawianie, a nawet ożywianie przedmiotu, czy zmartwychwstanie człowieka? Wiele wierzeń i religii opisuje podobne zjawiska. Jest też jednak wielu ludzi, którzy twierdzą, że byli świadkami podobnych zdarzeń. Warto w tym miejscu przypomnieć wydarzenia z Fatimy, gdzie ogrom osób miał obserwować, jak słońce tańczy na niebie, zgodnie z zapowiedzią Matki Jezusa. Był też niesamowity przypadek w hinduizmie, gdzie w wielu świątyniach figurki bogów zaczęły pić mleko, które było im składane w ofierze. Czy kolejny cud miał miejsce w kościele? Po sieciach społecznościowych krąży film pokazujący niesamowite zjawisko w kościele. Wiele osób uważa, że to znak od samego Jezusa, znak od Boga, który być może zapowiada przyszłe wydarzenia. Wideo zostało nagrane 23 lipca w parafii Matki Bożej Różańcowej w mieście Zapotlaneo, niedaleko Guadalajary, w meksykańskim stanie Jalisco, informuje katolicka agencja informacyjna. Adorację eucharystyczną poprowadził argentyński ksiądz Carlos Span, założyciel i rektor rodziny konsekrowanej Niepokalanego Serca i Miłosierdzia Bożego, który obecnie przebywa w Meksyku. Wystawiliśmy święte dary, powiedział ksiądz. Pomodliłem się i jak wstałem, żeby iść do zakrystii, to się zaczęło dziać. Niektórzy ludzie patrzyli na to i nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Mamy co najmniej dwa filmy. Jak udało się ustalić reporterom, tajemnicze zjawisko zauważyło wiele osób, które z zachwytem natychmiast zaczęły chwytać za telefony i nagrywać wszystko. Światło zmieniało się w przybliżeniu z rytmem ludzkiego serca. Przypomnijmy, że według nauczania Kościoła hostia po konsekracji staje się prawdziwym ciałem Jezusa. Teraz watykańscy badacze chodzą i wypytują świadków zdarzenia i zapisują zeznania, by wydać własny werdykt, czy miał tu miejsce cud, czy mamy do czynienia z jakąś manipulacją. Te nagrania, wyjaśnił ojciec Carlos, zostały wykonane przez ludzi, którzy szybko wyjęli telefony komórkowe i nagrali to, co widzieli. Niemal natychmiast przesłali mu te nagrania, które stworzyli zgodnie z prośbą księdza, aby ich nie zmieniać, więc mogę potwierdzić, że są autentyczne. Co więcej, jeden z watykańskich badaczy oficjalnie wyznał, że można przesłać nagranie do sieci, więc pozwoliłem swoim wiernym to zrobić, powiedział ksiądz. Archidiecezja Guadalajara nie wydała jeszcze oświadczenia w sprawie tego zjawiska. Osobista interpretacja księdza Carlosa jest taka, że jest to serce Chrystusa, które bije z miłości do ludzi. To serce jest tak oburzone, odrzucone, pogardzane, bo czasami nie traktujemy go tak, jak powinniśmy. Z większą uwagą, wiarą i oddaniem, powiedział. Nie mogę oficjalnie powiedzieć, że to cud, bo nie mam na to pozwolenia. Nie konsultowaliśmy się z archidiecezją, ponieważ byłem tu tylko przejazdem. Teraz jestem w innej diecezji, powiedział, dodając, że miejscowy ksiądz będzie w stanie znaleźć osoby, które zeznają na piśmie o tym, co widziały, a następnie ta dokumentacja może zostać przesłana do odpowiednich osób. Ksiądz Carlos powiedział, że kilka godzin przed wydarzeniem pobłogosławił zdjęcie błogosławionego Karla Akutisa, który popularyzował cuda eucharystyczne przez internet. Według niego zdjęcie było za szybą, ale tej nocy zdjęcie zaczęło wydzielać mgłę. Po tym, jak wideo stało się popularne w mediach społecznościowych, matka błogosławionego Karla Antonia zadzwoniła do księdza. Dyskutowali o tym wydarzeniu, ale na razie oficjalnie nie mogą tego nazwać cudem, ponieważ nie ma odpowiedniej decyzji Watykanu w tej sprawie. Pierwszą rzeczą, o której wszyscy mówią, jest znak dla Kościoła katolickiego. Znak najprawdopodobniej nieprzychylny. Na świecie wydarzy się coś, co dotknie katolików bardziej niż kogokolwiek innego. Drugą najczęściej spotykaną opinią jest zbliżający się koniec świata, podczas którego ludziom obiecuje się cuda na każdym kroku, od zmartwychwstania po chodzenie w powietrzu. Jeden ze świadków wydarzenia wyznaje. Najprawdopodobniej obie opinie są słuszne, dlatego z biegiem czasu cuda nie będą takie same. Wiele osób będzie tego wszystkiego świadkiem, ale nie wszyscy dożyją, aby to zobaczyć. I to również jest powiedziane w Apokalipsie. Wszystko wskazuje na to, że Księga Końca wypełnia się już pełną parą.
Nostradamus ujawnił, co właśnie zbliża się do Polski i Rosji. To przerażające. Link do filmiku na ten temat w opisie. Nostradamus ujawnił, co właśnie zbliża się do Polski i Rosji. To przerażające. Link do filmiku na ten temat w opisie.